Witam w analizie traileru The House of Gaunt Lord Voldemort Origins Final Trailer. Jest to produkcja fanowska, jest to nieoficjalny fanowski film, ale film jest zrobiony, a przynajmniej trailer, jak produkcja hollywoodzka z najwyższym kunsztem i z największą dbałością o dykcję, detale, role mówione, czarowane, wszystko. I tutaj właśnie są te napisy, które o tym świadczą. A ja teraz wam pokażę ten oto trailer o film o Lordzie Voldemorcie, czyli Lord Voldemort Origins. The House of Gaunt. Jedziemy z analizą moim. Ja jestem Malczu Mistrz, a to jest Malczu Analiza traileru. Podgłoszę. Tutaj oto widzimy drzwi z wężem. S. Will be remade. The hour. Auroży. And the ministry. Ministerstwo. Will fall. I'm here following a serious breach of wizarding law. Didn't hear talking to you, filthy. Tutaj taki jakiś pan, kurczę, nie wiadomo kto to, ale chyba będzie. Albo to będzie minister magii, tak mi się coś zdaje, albo jakiś inny jegomość ważny, ale dykcję ma profesjonalną. I'm head of the magical law enforcement squad. Mr. Gaunt, the orders are in their way. You think we're scum, don't you? No, i tutaj pieprznięcie równe, już się zaczyna bitwa, już się zaczynają bitewne tentegesy. Auroży kontra zgoni. Slytherin, Salazar, Slytherin. We are his lost. Film jest opowieścią o początkach działalności Lorda Voldemorta, więc będą się przejawiały aspekty walki Aurorów z zwolennikami Lorda Voldemorta w tym filmie. I po prostu tutaj oto widzimy jakieś sceny bitewne, magiczne w lesie lub też w jakichś włościach królewskich. A teraz idziemy dalej. No, jakieś pościgi na miotłach. Odpał tego roku. It's all part of the secret. I pierścień Voldemorta. Tutaj widzimy rękę Voldemorta. Teraz zobaczycie mniej więcej, jak Voldemort został przedstawiony. Zdziwicie się. Nie ma łysej czachy i takiego wyglądu. I właśnie zwrócił ten trailer moją uwagę bardzo, ponieważ jest to zarąbiście zrobione profesjonalnie po prostu. To jest profesjonalny, fanowski film rangi normalnie fantastycznych zwierząt. The secret. Sekrety. Sekrety Lorda Voldemorta. Widzicie, przejawia się stąd właśnie symbolem śmierciorzeców były maski, ponieważ jest nawiązanie do tych masek śmierciorzeców, tak? Elita, elit. Like this, even more. She's not looking in that middle, doesn't she? A tutaj tak. Oj, to jest właśnie to. To chyba jest nasz Lord Voldemort na koniu. Tak? Albo jakiś inny jegomość. Powrót do tego, co wszystko zaczęło, po prostu. I siup! Jeszcze wrócimy do tyłu. Ten
na konik potrwalnie. Tam, gdzie to wszystko się zaczęło. Tutaj bitwa piękna, no. Przecież ta bitwa, ten pojedynek magiczny, tak? Ten pojedynek magiczny, no to jest jakoś, kurde, hollywoodzka. Ludzie, widzicie te efekty, to wszystko? Wy to widzicie? Nie szczędzili grosza chłopaki na filmie, naprawdę. I tutaj sługi, ludzie Voldemorta po kolei. Włości Voldemorta. I w ogóle. Hardcore. On powiedział właśnie, że tylko on może żyć wiecznie. No. No i to go zgubiło, bo tylko on był sam. I on, i on, i on. A to ziomków trzeba mieć, tak? A nie tylko samemu. I różdżka Voldemorta, i Voldemort. I już się zaczyna. I to jest właśnie Voldemort. I Voldemort pięknie, zajebiście. Uznaję, ja myślę, że ten aktor po prostu... Ja myślę, że ten aktor po prostu świetnie spasuje do tej roli. Patrzcie na tą twarz. Na to spojrzenie. Open fire! Avada Kedavra! No. Ciary idą. Po prostu. Ciary idą totalne. The House of Gaunt. Dom chudego. Lord Voldemort Origins. No ciary po ta totalne. Szacun. Kim jesteś? Mówi. No, maju. Czyli to już jest gdzieś do oglądnięcia, bo to jest 29 maja, a ja to po prostu znalazłem. To jak znajdziecie gdzieś, to sobie obejrzyjcie, bo to jest fanowski film oficjalny, tak? Poszukajcie, wygooglajcie i sobie obejrzyjcie. Ale ja robię taką analizę trailer po prostu, bo znalazłem, bo trzeba rzecz nagłośnić. Że to byłem ja, czyli Malczu Mistrz, a to była Malczu analiza traileru The House of Gaunt, Lord Voldemort Origins. Ale także spoko. Cześć.